Klimat wytworzył się tak miły i podniosły, że przemówienie trzeba odłożyć na bok i powiedzieć kilka ciepłych słów. Krótko, bo pogoda jest niepewna do końca. Dlatego też, moi drodzy, w imieniu swoim, ale też w imieniu pani przewodniczącej Marty Mordarskiej, chciałem bardzo serdecznie podziękować organizatorom za zaproszenie nas, co tu ukrywać, na to historyczne spotkanie. Ja mam taką nadzieję, że to dzisiejsze właśnie symboliczne spotkanie doprowadzi nas wszystkich do corocznych pielgrzymek do Kalwarii Zebrzydowskiej. Oby 22 maja każdego roku mogli górale reprezentujący Związek Podhalan, ale również reprezentujący Lachowszczyznę Lachy wspólnie jechać do Kalwarii na pielgrzymkę. Takie jest nasze wspólne marzenie. Ale jest jeszcze jedno. Otóż, moi drodzy, kiedy przejmowałem funkcję marszałka województwa, powiedziałem, że Małopolskiemu Centrum Kultury Sokół jest potrzebne absolutnie i drugie płuco, i drugie skrzydło. Skrzydło, żeby mógł pięknie latać, a płuco, żeby dawało siłę temu skrzydłu. Dlatego też wspólnie ze Związkiem Podhalan i tutaj korzystając z okazji, wielkie słowa podziękowania za tak bardzo dobrą współpracę kieruję zarówno dla poprzedniego prezesa, jak i obecnego prezesa zarządu Związku Podhalan. Moi drodzy, w Ludźmierzu kosztem kilkudziesięciu milionów złotych będziemy budować Wielki Karpacki Instytut Kultury Niematerialnej. Tam będziemy archiwizować taniec, śpiew, muzykę, ale również i ginące zawody. Tam młodzież będzie mogła docelowo przyjeżdżać na zielone szkoły i obcować z tym pięknem, o którym zresztą cudownie mówił w homilii ekscelencja ksiądz biskup. Rzeczywiście nasza ziemia jest zróżnicowana, ale w tej różnorodności jest siła. Ja teraz troszeczkę tak żartem odnosząc się, ja nie mam takiego problemu, księże biskupie, czy mam wybierać, która diecezja jest piękniejsza, bo Małopolska jest najpiękniejsza. W związku z tym ja zawsze, zarówno kiedy jestem na ziemi małopolskiej, ale kiedy reprezentuję Małopolskę na zewnątrz, mówię, Małopolska jest najpiękniejszym regionem. Dobro jest w Małopolsce. To nasze hasło z roku ubiegłego, ale czy nie tak pięknie daliśmy dowód na to, że właśnie dobro jest w Małopolsce, przyjmując takie rzesze uchodźców wojennych z Ukrainy. Za to wszystko wam z całego serca w imieniu władz wojewódzkich dziękuję. Pozdrawiam i życzę miłej zabawy w dniu dzisiejszym jeszcze.